W dniu wyborów samorządowych towarzyszyliśmy z kamerą i mikrofonem kandydatom na prezydenta Ełku. Co łączy Anitę Supińską, Annę Wojciechowską i Tomasza Andrukiewicza, mimo różnic programowych, wszyscy głosowali rano. Tuż po godzinie 7 rano 21 października zapytaliśmy Tomasza Andrukiewicza, jak spędzi niedzielę. Zdradził, że ma wypracowany już i sprawdzony sposób na wyciszenie wyborczych emocji. Aktywnie i spokojnie od wielu lat w dniu wyborów, a w zasadzie sobota i niedziela to jest taki czas, kiedy spędzam aktywnie, na sportowo, po to, żeby potem spojrzeć z pokorą na wynik. Chwilę później rozmawialiśmy z Anną Wojciechowską, która powiedziała, że najważniejsze jest, by po wyborach Ełk był lepszym miastem. Zaznacza, że nowi radni miejscy powinni zadbać o wszystkich ełczan. Myślę, że to byłoby bardzo dobrze, gdyby rada składała się z różnych opcji, bo później jest zdrowe podejście do rozwiązywania problemów, bo nie pilnuje się interesów tylko i wyłącznie jednej grupy. Anita Supińska ma nadzieję, że wiele pytań, które pojawiły się w kampanii wyborczej, znajdzie odpowiedzi po wyborach. Jak dodaje, to dobrze, że w kampanii pojawiła się dyskusja, bo to sprzyja rozwiązywaniu problemów. Wierzę, że wspólnie odpowiemy na te pytania i na pewno znajdziemy rozwiązania na problemy tego miasta. Nie spodziewam się żadnego wyniku, naprawdę. Dla mnie to jest już ogromny sukces i wiem, że moje działanie na pewno pomoże w rozwiązaniu tych problemów. Pierwszych, lecz jeszcze nieoficjalnych wyników wyborów można spodziewać się w poniedziałek rano.